Parlament Europejski zatwierdził przepisy, na mocy których od 2035 roku na terenie Unii nie będzie można rejestrować nowych samochodów spalinowych. Nowe regulacje torują drogę do osiągnięcia celów klimatycznych, jakimi są zerowe emisje CO2 z nowych aut osobowych i dostawczych. Co ciekawe, w nowych przepisach zostawiono furtkę dla producentów aut luksusowych i małoseryjnych. Ci, którzy wytwarzają do 1000 egzemplarzy, aż do roku 2035 będą zwolnieni z jakichkolwiek ograniczeń i restrykcji. Na polskim rynku rozpoczęła działalność pierwsza z ponad 410 stacji paliw, które będą działać nad Wisłą pod szyldem węgierskiego koncernu naftowego MOL. Nowo wybudowana stacja znajduje się w miejscowości Klemencice w województwie świętokrzyskim przy trasie ekspresowej S7 łączącej Warszawę i Kraków. Stacje paliw działające do niedawna pod marką Lotos w ciągu najbliższych lat zmienią barwy, podobnie jak 80 obiektów Slownaftu, które również należą do MOL-a. Z liczbą około 500 stacji, MOL jest aktualnie trzecią co do wielkości siecią detalicznej sprzedaży paliw w Polsce. Wydawać by się mogło, że Volkswagen Multivan to bezpośredni następca Transportera Multivana, tymczasem okazuje się, że są to dwa zupełnie różne samochody. Transporter Multivan bazuje na aucie dostawczym, Volkswagen Multivan z kolei zbudowany został na tej samej płycie podłogowej, na której powstają osobowe modele, między innymi na przykład Golf. Różnic między oboma modelami jest na tyle dużo, że śmiało można powiedzieć, iż jest to kompletnie nowa propozycja w ofercie Volkswagena. Z założenia Multivan przeznaczony jest dla wielodzietnej rodziny, mieści na pokładzie wygodnie i komfortowo do 7 osób lub dla firm transportowych obsługujących klientów biznesowych. Elektryfikacja samochodów postępuje coraz szybciej, wobec czego swojego bateryjnego elektryka zaprezentował również amerykański Ram. Marka należąca do koncernu Stellantis rozpoczęła przyjmowanie zamówień na model 1500 REV, którego dostawy przewidziano na koniec przyszłego roku. Póki co producent nie podaje szczegółowych danych technicznych, deklarując jedynie, że zasięg elektrycznego Rama przekroczy 800 km. Przy tych gabarytach pojazdu oznacza to, że akumulator trakcyjny będzie musiał mieć pojemność około 200 kWh. W tegorocznym sezonie Formuły 1 Orlen będzie partnerem zespołu Scuderia Alfa Tauri. Prezentacja barw oraz samochodu miała miejsce podczas nowojorskiego tygodnia mody. Zespół Alfa Tauri reprezentować będą Japończyk Yuki Tsunoda oraz Holender Nyck de Vries, mistrz świata Formuły 2 z roku 2019. Alfa Tauri to zespół satelicki ekipy Red Bull Racing. W ubiegłym sezonie włoski team zajął 9. miejsce w klasyfikacji producentów. Załoga Forda, Ojt Tanak i Martin Jarwoja wygrali rajd Szwecji, drugą rundę rajdowych Mistrzostw Świata. Kolejne miejsca zajęli reprezentanci Hyundai'a. Drugie przypadło duetowi Craig Breen James Fulton, trzecie wywalczyli Thierry Neuville i Martin Wydegę. W rajdzie Szwecji wystartowała załoga Michał Sołowow, Maciek Baran. Polacy wygrali zmagania w kategorii WRC 2 Master Cup. To był wspaniały weekend, fantastycznie nam się jeździło na śniegu, świetne warunki. Naprawdę fajna jazda. Sołowow i Baran zajęli 12. miejsce w klasyfikacji generalnej kategorii WRC 2.